No cześć wszystkim, to będzie moja reakcja na Desmond jest niesamowity. Desmond jest niesamowity. Tak jest, tu niesamowicie tańczy na paradzie Pride. Jej, fajnie. Ale fajnie, tutaj jest w pokazie mody. Jej, fajnie. Tutaj jest, mówi swoje mądrości życiowe. Jej, fajnie. To jest jego mamusia, która jest bardzo dumna z niego. A ta dziwna morda to jest jego tatuś. I z tej mordy tatusia bije coś takiego, co bym dał do psychiatryka. Więc o co chodzi w tym? Desmond jest niesamowity! Desmond jest niesamowity! Więc to jest drag dziecko. To jest dziecko, które ubiera się jako drag queen. I teraz chcę wam pokazać właśnie z tego moją reakcję na Good Morning America, co jest widziane przez multi miliony ludzi w Ameryce i na świecie. To jest program dawany na całą Amerykę, to jest program dawany chyba nawet do armii amerykańskiej. Nie jestem pewny, ale na cały świat to idzie. Właśnie teraz przygotujcie się, będziemy wszyscy klaskać! Klaszczemy, uwaga! Desmond jest niesamowity, klaszczemy! Wszyscy klaszczemy, zobaczcie tych ludzi tutaj, jacy wszyscy są uśmiechnięci i zadowoleni, że w końcu nowoczesny chłopak wyszedł, który ma 11 lat i jest przebrany tak, jak powinny być chłopaki ubrane. Więc jak widzimy, wszystkie te mordy są uśmiechnięte i zachwycone, po prostu wow, wow, i klaszczemy, klaszcie, mam nadzieję, że wszyscy, jak to oglądacie, to klaszczycie razem ze mną, klaszczajcie. Ale świetne, super, no świetnie, no zobaczcie, te kobiety po prostu są zadowolone. Zobaczcie, te kobiety są zadowolone, ci mężczyźni, to aż im ślina leci, to coś pięknego. Ja po prostu klaszczę cały czas, Tak jest, to jest Desmond, jest niesamowity. Desmond jest niesamowity i to jest w normalnej telewizji amerykańskiej. To puścili Good Morning, Dzień Dobry Stanom Zjednoczonym. To jest właśnie program, który jest dawany w Ameryce rano, gdzieś tak 8, 9 godzina, 10. To bardzo dużo jest w poczekalniach, właśnie jak czekamy na lekarza, na dentystę, czy w gabinetach, czy w ofisach. No i jak widzimy, wszyscy są zadowoleni, wszyscy, jak fajnie. I babcia zadowolona, i młodzi, i prezentatorzy, i prezentatorki są zadowoleni. I teraz będzie interview z tym małym dzieckiem, który ma 11 lat i jest pełny make-up. Chłopak ma zrobione perukę, ma zrobione tutaj, a właśnie te. I nie będę tutaj tłumaczył za dużo, po prostu już się wyklaskałem. Ten chłopak jest bardzo inteligentny i mówi bardzo, bardzo fajne rzeczy, że drag dzieci są ok, że absolutnie to jest normalne. I kocha, no, znaczy o rodzicach nic nie mówię, mamusi i tatusiu, co pozwalają mu to robić. Raczej mówi o swoim lifestyle. Lifestyle ma bogaty. I tak naprawdę o jego lifestyle zaraz powiem dalej. Natomiast tutaj, żeby zrobić tutaj dla niego taką frajdę, więc dali dla Desmonda, który jest niesamowity, to znaczy Desmond jest niesamowity, dali tutaj drag queeny, które są dorosłe już mężczyźni, i to są, oni dali w tym serialu tutaj właśnie, i jak widzimy, wszyscy się cieszą, i klaszczemy, klaszczecie, to jest telewizja amerykańska, i tak, trzechaj, cześć, jak się
jakie fajnie. I tutaj następne drag queeny wychodzą, bo to jest jak najbardziej akceptowane i to jest jak najbardziej normalne i to jest coś pięknego. I widzimy, że ta publika jest chyba tak dobrana, ponieważ ten mężczyzna patrzy się na tej kobiety posterior, tyłek głównie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na tą Wietnamkę tutaj. Ta Wietnamka po prostu widzi, że wszyscy klaszczą, no to ona też musi klaskać, chociaż jej mina nie była taka jakaś dziwna. Ja bym to do obozu redakcyjnego, tą Wietnamkę. Ja wszystko zauważam, towarzysze. Wszyscy się śmieją normalnie, ona tak dziwnie się śmiała przez moment, więc nie. Więc jak widzimy tutaj dalej i dalej jest następna drag queen. Oczywiście i to wszystko dane w telewizji amerykańskiej, no, miliony ludzi. Nie będę czytał komentarzy, bo jak masz komentarze wszystkie, każdy jeden, to jest hate speech. Wszystkie te komentarze to jest hate speech. A o audiencji, głupiej audiencji, co klaszcze i że YouTube jest beznadziejny, jak to można powiedzieć? W ogóle jakieś chamy dały 30 tysięcy, znaczy dały więcej, ponieważ to miało zdecydowanie więcej łapek w dół, ale YouTube bardzo dużo wymazał tych łapek w dół, ponieważ YouTube jest progresywny i w ogóle, i ja się z tym zgadzam, nie można takiej mowy nienawiści dawać tutaj, więc ja jak najbardziej daję to na okej, okay, bardzo dziwnie tutaj liczymy, jak widzimy. Tutaj, okej, okay. Ja bardzo tutaj chcę dać na zmienić to minus na plus, ale jak widzimy, YouTube na tym wideo specyficznie działa. Więc jak widzimy, tutaj moja reakcja jest jak najbardziej fantastyczna. I tutaj mamy właśnie zdjęcia z lifestyle'a tego chłopca ubranego, tak jak chłopcy powinni być ubrani, i reakcje normalnych ludzi, którzy właśnie siedzą z nim na scenie i opowiadają, że to jest jak najbardziej super, świetne i wspaniałe. To jest to jego rodzice właśnie, jak widzimy, jego tatuś wygląda... Jego tatuś wygląda jak najbardziej normalnie, to jest normalny człowiek, widzimy z ust i z jego oczu bije taka normalność, to jest wszystko jak najbardziej normalnie, to jest mamusia, mamusia jest i tatuś jego, i oni oczywiście się z tym wszystkim zgadzają i to promują, to jest jak najbardziej normalne i wspaniałe, więc tak, tutaj mamy prezenty, które właśnie drag queeny dają sobie nawzajem i to jest coś wspaniałego i w ogóle, i to jest właśnie telewizja w USA. A, chciałem pokazać Good Morning America, to szło na całą Amerykę. Niestety ludzie nie są progresywni tacy, jaki powinni być i każdy jeden komment jest hate speech, każdy jeden komentarz jest niesamowicie nienawistny i po prostu nie ma, nie znalazłem jeszcze komentarza, który po prostu komentuje to, że zgadza się z tym, co to było pokazane. No, trzeba zrobić obozy dla ludzi, żeby wytłumaczyć tym ludziom, jak powinni reagować na takie normalne rzeczy. Więc następne wideo powiem historyjkę o Desmod jest niesamowity i opowiem troszeczkę kulisy jego, takie bardziej sekrety, bo to jest bardzo interesująca sprawa. Wszystkim do zobaczenia. Pa, 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 pa.